Kiedyś wszedłem do takiego pana Kazia, umierał na nowotwór płuc. Słuchajcie, to tego księdza banda niemieckiego agenta i potomka z akcji Wisła zakuła na długie godziny w kajdany. To temu księdzu nie dali jeść przez 60 godzin pomimo choroby. To tego księdza celowo nie wypuszczali nawet do toalety, nie dali mu wody. To na tego księdza napuszczali współwięźniów, żeby mu grozili. Kiedyś wszedłem do takiego pana Kazia, umierał na nowotwór płuc. Mieszkał w opuszczonym, niewykończonym domu. Przy łóżku miał dwa wiadra. W jednym miał wodę do mycia, a w drugim do picia. I umierał w samotności, bo życie mu kompletnie nie wyszło. I kiedy się wyspowiadał, mówię mu: panie Kaziu, to teraz komunia święta. A on mówi: proszę księdza, na takiego jak ja to szkoda komunii świętej. Dlaczego szkoda? Bo był bezdomny? Bo mu życie nie wyszło? Bo go wszyscy opuścili? Panu Jezusowi nie szkoda. Bo Panu Jezusowi w Eucharystii chodzi o ratunek. O to, aby dać nam pokarm, abyśmy mogli żyć i dotrzeć szczęśliwie do domu. Bo ta obecność i to spożywanie jest aż do wiatyku, czyli do komunii świętej na ostatnią drogę. A ten wiatyk to moment, w którym jeszcze tu na ziemi przyjmujemy Pana, a później na krótką chwilę zamykamy oczy po to, by je znowu otworzyć i zobaczyć Go już takim, jakim On jest. Były rzecznik praw obywatelskich, który pełni dzisiaj funkcję prokuratora generalnego, Adam Bodnar, współodpowiada za tortury na tym katolickim księdzu. Można zapytać, dlaczego akurat ksiądz, dlaczego zatrzymany w Wielki Czwartek symbolicznie, dlaczego w Wielkanoc nie mógł sprawować Eucharystii? Być może dlatego, że Adam Bodnar realizuje to, co założył dla tego rządu Sławomir Nitras, czyli opiłowywanie katolików ze wszystkich przywilejów. Ksiądz Olszewski jest tylko tego symbolem.